Dzień dobry, witam. Witam serdecznie wszystkich w premierowym odcinku z gry Cyberpunk, a konkretnie DLC Phantom Liberty, czyli po polsku widmo wolności. Słuchajcie, przymierzałem się do tego DLC tak troszeczkę pół na pół, 50-50. Miałem go dodanego w wishlist, czyli na tej liście życzeń na Steamie, ale nie kupowałem, bo zraziłem się przy podstawce. Słuchajcie, kupiłem, jak wiadomo, pewnie nie jeden z was kupił Cyberpunka już przed premierą, a potem się rozczarował. No dlatego ja się wstrzymałem, poczekałem, aż jakieś opinie wyjdą. No i słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu, po kilku dniach jest naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego DLC. Dlatego postanowiłem, słuchajcie, go zakupić, nie czekać na promocję. Zakupić, no i już dzisiaj, no w piątek premierowy odcinek wieczorem, także zapraszam do oglądania, a ja, słuchajcie, tylko jeszcze szybko łyk kawki, bo u mnie jak zwykle piąta rano, także ciężko z samego rana takie rzeczy robić, także nie przedłużając, zapraszam na gameplay. No to tak, słuchajcie, na starcie mamy wybierz miejsce fabularne, którym chcesz rozpocząć. Mamy zwykły start, czyli normalna, słuchajcie, gra. Czyli normalna, no od początku historia V, ale oczywiście ja już tutaj nie będę się zagłębiał w podstawkę. Jakby ktoś chciał, no to jest na kanale oczywiście cała seria ukończona korpem. Także my sobie zacznij od widma wolności. Od wydarzeń na wolności. Do tego momentu cała zawartość gry, zarówno z dodatku, jak i podstawowej wersji gry, będzie w pełni dostępna. Punkty atrybutów zostaną wstępnie rozdysponowane. Co tam było? Możesz je zresetować i ponownie rozdzielić na późniejszym etapie gry. Dobra, zaczynamy. Aha, jeszcze poziom trudności. Ja zawsze, słuchajcie, biorę normalny. Znaczy tutaj nie będziemy tutaj cudować. No i kogoż by to wybrać? No na kanale już mamy korpa, także ja bym sobie, słuchajcie, wybrał pośrodku, może właśnie byśmy panka wzięli. Tylko jeszcze tak się zastanawiam, czy właśnie hopa, czy kobitkę. Wiecie co, weźmiemy kobitkę, bo ona jest akurat chyba na pierwszym logo. No dokładnie. I tak. Ja tutaj nie będę się za bardzo zagłębiał, słuchajcie, co by tutaj jej dodać, usprawnić. Może tylko bym zmienił jedną rzecz. Tutaj ten makijaż może bym tylko jej poprawił troszeczkę, bo jest tutaj, tak troszkę mi się to nie podoba. Gdzieś tutaj był ten makijaż. Makijaż oczy. A możemy dodać jakiś makijaż? Pewnie, proszę bardzo. Jeszcze kolorowy może taki. Taki, o proszę bardzo. Chociaż i tak tego nie będzie widać praktycznie, słuchajcie, bo ta, no ewentualnie jak się będziemy w lustrze przeglądać, no to tak, nie? Rodzaj makijażu, no co to mogą być. Lećmy dalej. Makijaż, policzki, co my tutaj mamy? O, tutaj się zmienia, dobra. To akurat to chciałem wyłączyć. O, dokładnie. I niedoskonałości. O, wyłączone, dobra. No i tyle, słuchajcie, tyle, nie będziemy tutaj dalej cudować, tutaj można się pobawić, słuchajcie, możecie sobie wybrać, no zrobić kogo chcecie, nie? Tak samo było w podstawce, ale żadnych tutaj tatuaży nie będziemy jej dawać, niech kobieta wygląda w miarę normalnie, normalnie, no bez żadnych tam udziwnie, chociaż czekajcie, zobaczę, czy może jakieś doszły tatuaże, tatuaż na, to jest na całe ciało, no akurat nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, chociaż mały tatuażek oczywiście, jak najbardziej. No nie, myślałem, że będzie więcej. Czyli tak, tak w podstawce nie ma tak za dużo wyboru. Myślałem, że będzie troszkę więcej, także... Dobra, lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy? Panel... A, zakończone, ok. Atrybuty rozlosowane, ok, dobra. Jedziemy dalej. Skok na Konpeki Plaza miał odmienić twoje życie. Zamiast tego okazał się początkiem końca. Aha. W tym dniu umarli cesarz i zwykły chłopak z Heywood. A do twojej głowy trafił relik. Eksperymentalny biochip Arasaki. Czyli tutaj Johnny nam przypomina, jak to było wcześniej. Okej. Na
tym biochipie byłem ja, Johnny Silverhand. Tak się poznaliśmy. Problem w tym, że relik pożera twoją świadomość kawałek po kawałku. No tak, to my wiem. Tylko ciekawe jestem, czy ja będę grał jakąś nową postacią, czy to będzie dalej V. Boisi wykorzystali cię jako przynętę. Alt nie może ci pomóc. Zegar tyka. Umierasz. Wiem, że chcesz ocaleć. Ale pamiętaj, że przetrwanie ma swoją cenę. Od ciebie zależy, czy ją zapłacisz. No proszę. Czyli będę miał szansę się wyleczyć? Bo jak pamiętacie z końcówki, no tam jest kilka zakończeń gry, no tam praktycznie w każdym V umiera, nie? Dobra, lecimy. Zaraz zobaczymy, co tu będzie się działo. Mam coś powiedzieć? V, słyszysz mnie? Tak. Kimkolwiek jesteś. Czyli się udało. Nazywam się Song Somi. Mów mi po prostu, Songmer. Wiem, kim jesteś. Wiem o twoim problemie. Mogę uratować ci życie. O proszę, dobra. Czyli słuchajcie, jestem nadal jestem głównym bohaterem, czyli widzicie, to jest jakby zakończenie. Jesteś tam? Tak, tak, jestem. To jakby zakończenie, oby kontynuacja właśnie tego. No to spoko. Ja się spodziewałem, że będzie jakaś inna bohaterka, inny bohater, a to jednak dalej jest V. Dobra, to jakiś żart? No właśnie. Słuchaj, Songbird, nie jestem w nastroju na żarty. Ja też nie jestem. Na pewno masz wiele pytań. Wkrótce odpowiem na wszystkie. Ale najpierw musisz się dostać do Dogtown, odciętej dzielnicy Night City. Dogtown, o, mamy rozmowę punk. Oczywiście ja będę zawsze wybierał te rozmowy specjalne. Dogtown. Eksterytorialna część Pacyfiki. Władzę sprawuje Kurt Hansen, handlarz bronią. Korporacje trzymają się z daleka. Coś pominęłam? Wszystko się zgadza. Z grubsza. No dobra, nie jestem przekonana, w porządku, zryzykuję. No powiem, że nie jestem przekonana, bo jak było wiadomo, no to praktycznie nie było ratunku dla V, nie? Czyli ty wiesz o mnie dużo, ja o tobie nic. I ściągasz mnie do najgorszej dzielnicy Night City. Nie jestem przekonana do tego pomysłu. Dokładnie. Wszystko ci wytłumaczę. A tu jest jakiś ten. Że mogę ci pomóc. Ale teraz błagam cię, V. Bądź jak najszybciej przy głównej bramie Dogtown. Skontaktuję się z tobą. Albo to jakaś ściema. Albo szansa. Albo szansa. No kurczę, słuchajcie, może będziemy mieli szansę się wyleczyć. Dobra, czekaj, tu mamy jakieś coś do zeskanowania. To było to w tym. Te karty się skanowało w podstawce, nie? Ja tutaj tego raczej robić nie będę, tych takich rytmicji pocznych. Też oczywiście będę chciał się skoncentrować na misjach głównych. Uda się na granicę Dogtown. Dobra, ale tak jeszcze na szybko tylko zobaczymy, co się pozmieniało. Szczepy. No dobra, widzę, że się pozmieniało tutaj. Jest troszeczkę inaczej. Limit kosztów szczepów. Określa, ile się możesz zainstalować. A tu? Określa, jaką masz odporność na obrażenia. Okej. Licencja na... Atuty wpływające na pancerz. Tu jeszcze atuty są na pancerz. O, czyli coś dali. No słuchajcie, usprawnili tutaj, z tego co ja widzę, tutaj te zabawki z tym, ze wszczepami i z pancerzem. Spoko. Ekwipunek. Coś ja tu mam. W sumie to pewnie tragedia na samym początku. Trzeba będzie coś pozbierać. Z ubranek też. Ubranie punk rockowca. Postać. Mamy jeden dostępny atut i jeden atrybut. I z tego co pamiętam, no to nigdy nie dało się osiągnąć wszystkiego, także to trzeba będzie jakoś... O, jest zupełnie inaczej, kurczę. Wszystko jest zupełnie, kurczę, inaczej. Dobra, tym będziemy się teraz zajmować. Popatrzmy na mapę, czy to jest nadal ta sama mapa. Tak, oczywiście to jest nadal Night City. O kurczę, ale jest tutaj znaczników. Zadania poboczne. Poboczne. No to kurczę, sporo tego jest.
Udaj się na granicę Dogtown. Dobra, mam samochód. Czy ja wszystko sprawdziłem tutaj? Jeszcze mapa, dziennik, tak, wszystko, nie więcej. Reszta, słuchajcie, wyjdzie w praniu. Mam jakiś samochód, a czy mam coś innego? A mam Dalmaina i jeszcze Arch Jackiego. Nie, no to ja chcę Arch Jackiego, ja chcę. No, słuchajcie, już widzę. Pamiętacie w tym? Z podstawki, jak ten motor leciał, jak on zahamował i tak tylne koło do góry, nie? Tutaj tak, już tak delikatnie podjechał. No to zobaczmy, jak to tutaj... Dobra, kamerka się ustawiła. Wow! Ej, ja nie kojarzę, żeby można było wyciągać spluwy w samochodzie. Kurczę. Chociaż ja nigdy chyba tego nie próbowałem, ale... Chyba tego nie było. Chyba nie. Dobra, jedźmy tego Dogtown. No to słuchajcie, jeszcze tak na... Wow, a coś tam tutaj przycięło strasznie. Tak teraz jest, nie no, spoko, 60 FPS-ów. Ale coś tam była ścinka. Dobra, zajmę tam w lizę, słuchajcie. Plan na... Plan odcinki. Co to było? Ja tu zatrąbiłem, a... Ehe, dobra, wyłaź. No wyjdź. Plan odcinki, słuchajcie, jest taki. Standardowo, około godzinki, bo to jest gra akcji. Oczywiście gra akcji już jest zajęta przez Dying Light. Oczywiście ja mówię o wtorkowych grach akcji, także Cyberpunka tutaj wrzucimy, słuchajcie, na piątki. Na piątki, piątki wieczór. Tam gdzie robimy, słuchajcie, tam gdzie wstawiam inne inaczej, ciekawe inaczej. Czy tam tylko w sumie jest Bump Simulator. Także tutaj będzie, co piątek będzie Cyberpunk, tak około godzinki i będę się tutaj starał koncentrować na misjach głównych. Zejdź mi z drogi już! Czemu tu jest tyle wrogów? Jestem z NCPD, mam podejrzaną, która właśnie uciekła do Dogtown. Ale że co, że ja? Nie no, chyba nie ja. Czyli tak, Johnny dalej we mnie siedzi. Co masz na pace? Rozejrzyj się za Songbird. Jak mówię, jak trafią na takie o karty po drodze, no to będziemy to zbierać. To teraz muszę znaleźć ścieżkę królów. Jeniec. Może ona? Nie, mieszkaniec NC. Ups. A cóż to było? Kurwa. Ale Johnny się pojawił. Co jest, jakby ktoś mi wkręcał głowę w imadło. Wszystko będzie dobrze. Oddychaj. Powtórz jakąś mantrę, policz do 10. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić. Mam liczyć barany? Twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Nie wiesz, o czym mówisz, co ty mi robisz, mam taką nadzieję. W sumie nie wiesz, o czym mówisz, kobieto, bo nie masz w łbie Silverhanda. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Mam pojęcie. Ciekawe skąd. Wiem, że nosisz w głowie tykającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale? Ale zaraz poczujesz się lepiej. Zawsze jest ale. Hey, coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa. Gdzie ma Johnny? Masz rację, Johnny. O. Ale nic wam nie grozi. Spierdala. Kiedy obydwoje zajmujemy protokół biochipu, V może doznać wstrząsu. Kurde. Przed chwilą. Muszę cię odciąć. Dla waszego bezpieczeństwa.
Ale jaja. Ona go... Kurde, ona go widziała, czy ona teraz też mi siedzi w głowie? Wyłuszyłam go na trochę. Słyszy cię, chociaż nie może odpowiedzieć. Musisz być netrunnerką. Tu mamy, czekajcie, 9. opcję. Chyba zaczynam rozumieć. Musisz być netrunnerką. I to niezłą. Masz mnie. Mhm. Łączę się z tobą przez protokół kognitywny Relika. Widzę i słyszę to, co ty. Jaki protokół? Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Okej. Okay. Pierdolę. Prezydentka? Ty nie żartujesz? Nie, nie żartuję. Nasz samolot został zhakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Dogtown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż Relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Ale jaja. Jedyny kontakt, tylko obcym był Relik. Jakby nikt inny nie miał chipów we łbie, nie? Kurde, dobra. Naprawdę jest... Mamy tylko ciebie, Vi. Dobra, dobra, poczekaj, pogadajmy. Naprawdę jest z tobą Rosalind Myers? Prezydentka NUSA? Siedzi tuż obok mnie. Już wie o sytuacji. I czeka na twoje tak. No tak, słuchajcie, ja ją kojarzę. Tam ona kiedyś się pojawiła w wiadomościach w głównej tej właśnie prezydent Myers, gdzie ona tam mówiła, że musiała mówić do niej przez pani prezydent. Jakoś rozumiesz tak to było. Sytuacji. Jasne. Nie możesz odhakować samolotu na przykład? O. Samolot został zhakowany, tak? Nie możesz obejść blokady? Mogłabym. Potrzebowałabym 24 godzin, odpowiednich warunków i może kawy. Jeszcze kawy. Nie mam żadnej z tych rzeczy. Poważna sprawa, jak mogę wam pomóc? No dobra, jak mogę pomóc? Jak mogę wam pomóc? I ile mamy czasu? Za mało, żeby uniknąć lądowania w Dogtown. Wystarczająco, żeby zminimalizować straty. Tu wchodzisz ty, Vi. Życie prezydentki jest najważniejsze. Mhm. Przetrwa lądowanie, ale nie Dogtown. Wyciągniesz ją z samolotu, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Dobra, zapytajmy, czy to może ktoś jeszcze będzie? Ktokolwiek inny? Kogo się tam spodziewasz? Kurt Hansen, przywódca Dogtown. Ma 1000 powodów, dla których chciałby mieć Myers jako zakładniczkę. W pojedynkę nie przejąłby kontroli nad samolotem. A to znaczy, że ma wtykę w Waszyngtonie. Ale to problem na później. Nie pracuję za darmo, mówiłaś, że może mi pomóc. A właśnie, bardziej to mnie interesuje. Mówiłaś, że możesz mi pomóc. To prawda? Namiastkę moich możliwości właśnie widziałaś. No. Potrafię cię wyleczyć. Trwale. Trwale. Jak pamiętacie, jak skończyliśmy Korpa na kanale oczywiście, no tam była opcja, że po prostu tam się tak już genotyp jego zmienił, że tam nie ma szans, nie? Pół roku i powija. To jednak kurde się szansa pojawiła. No dobra. Nie wiem, czy mogę ci ufać, chciałabym ci wierzyć. O, może to... Nie chcę ci mieszać w głowie bardziej niż to konieczne. Nie wiesz, jak bardzo chciałabym ci wierzyć. Wiem, jesteś przyparta do muru. Dobrze znam to uczucie. No to czas na zaliczkę. Masz na Reliku sporo uszkodzonych danych. Usunę je i zrobię miejsce na coś, co ci się bardziej przyda. To znaczy? Bojowe oprogramowanie Militechu. Zobaczysz. To cacko. O proszę. Konkretny soft. Firmware Militechu. No, to jest konkretny soft. Jak pracujesz dla rządu, to takie zabawki znajdujesz pod choinką. To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi je nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w Dogtown. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki. A ja nie zdążę ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo nie chcemy. Jak ja nie lubię cichych misji. Obym nie żałowała. Obym tego nie żałowała. Nie będziesz. Już moja w tym głowa. Będę przy tobie. Na tyle, na ile mogę. To co? Zamiast John'ego teraz będę miał ciebie we łbie? Dobra, czekajcie. Ona też tu mówiła, że to ja mogę jakoś ulepszać Relika. Czy coś. Dobrze mówiłem? Relik.
Aha, no tak. Kurde, spoko. Mam 3 punkty do wykorzystania. Co my tu mamy? Skanowanie podatności. W trakcie walki może wykrywać chwilowo podatne na ataki części pancerza i szczepy przeciwnika. Dobra, a to? Rozczłonkowanie przeciwnika lub zadanie mu ostatniego ciosu ostrzami modliszki. Ja tego rzadko używałem. Bardzo, bardzo rzadko. A to? Ukrycie wzorca. Ulepsza działanie kamuflażu optycznego. Aktywacja kamuflażu optycznego w trakcie walki przez naciśnięcie dobra sprawi, że przeciwnicy stają się... stracą cię z oczu. Kurczę, albo to. To może tą podatność byśmy wzięli, bo ty widział, gdzie są te 100% szanse na trafienie krytyczne i 25% przebicia pancerza. Dobra, weźmy to. I potem mamy jeszcze coś takiego. Spoko. No to kurczę. Tego to się tutaj nie spodziewałem, że takie cacko dadzą. Co by to jeszcze wziąć? Co to jest inteligencja? Coś do strzelania bym wziął. Chyba z refleksu było. Otrzymanie wytrzymałości. Zasięgu zrywu. Co? Chodź, to jak się tutaj coś pozmieniali, kurczę. Przeładować broń. Aha, to tego. To jest budowa ciała. A mogę to sobie wybrać? Bo jeden punkt sumy mam. Ja atutowi tego. To jest ołów i stal. Wpływa na ostrza, to nie, coś na broń. O. Dobra. A tu nie mogę. No dobra. Chodźmy. Znajdź wejście do starego garażu. Mam to zrobić po cichu. Widzisz budynek za ogrodzeniem? Kiedyś korzystali z niego przymocnicy. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Nie no, dobra, no to spróbuj się przekraść. Nie lubię cichej misji, słuchajcie. Naprawdę nie lubię. Tu jest jeden. Poszedł sobie. Kurczę. Sporo was tu. Jasny gwint. Naprawdę sporo was tu. Tutaj nie mam gdzie tego kurczę wypierniczyć. Kurwa, co jest? Nie to dałem. Kurczę, nie to. Chyba jest okej. Jak to zrobimy? Ten tutaj stoi i się nie rusza. Ochrzaniły mi się guziki, kurde, słuchajcie, ale ja. Dawaj tą giwerę. Dobra, mam się dostać do garażu. Jakoś poszło. Teraz do środka. Poszukaj punktu dostępu do sieci. Dzięki temu będę mogła ci pomóc.
Tak nie sprawdziłem, co to jest za giwery w ogóle. O kurde. Porządna dubeltuwa. Dobra, w razie gdyby co. Gdzieś tutaj będzie zejście na niższy poziom. Poszukaj. Daleko nie muszę szukać. O kurde, miało być po cichu, nie? Teraz szukasz pomieszczenia technicznego. Będziesz mogła tam włączyć zasilanie. Jeszcze zasilanie? No słuchajcie, no jaka? Miałaby to cicha misja, to mam zasilanie włączać. Dobra, co, skaczemy na dół? To chyba nie ma nikogo, nie? Przynajmniej na razie nie widzę. Tutaj coś mamy. Kamizelka taktyczna jakaś. Jazga. Rozkazy dla wymiataczy. Jasny wind. Dobra, nie będziemy tego czytać. Bo tu nie ma czasu na takie rzeczy. Tu coś jest? A proszę. Cóż to? Uruchom generator. Mam coś. Tak, Vi. O to chodziło. Dobra. Znajdź punkt dostępu. A cóż to? A, komponenty. Te drony będą nalatały u tego. De la Maina. Dobra, jakiś punkt dostępu musimy znaleźć. Jest. Dobra, podepnijmy się. Okej, udało się. Doskonale. Wchodzę do systemów. No i znowu ty. Przedpotopowe protokoły. Większość danych jest uszkodzona. Sekundka. Podłączę się do jednej z naszych satelit. Zaraz zobaczymy, która z sieci aktywnych w Dogtown ma połączenie z tą infrastrukturą i zainstaluje furtkę. Gotowe. No to poczekałabyś na mnie czy coś. Dostań się na platformę. Stamtąd zaprowadzę cię do garażu. Najpierw zhakowałaś relik, potem założyłaś kaganiec dynamo, kaganiec. A teraz przywróciłaś do życia tę kupę żelaza. Powiedz, kto cię nauczył takich sztuczek? Jestem analityczką wywiadu NUSA. Szkolili mnie najlepsi lekarze. A szkolili, bo jak miałam 13 lat, mówiłam u Reapera używany cybertekst od lat. I od tego czasu praktycznie nie wynurzałam się z sieci. Tak mnie zauważyli. Masakra. Czuję, że to dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Mam rację. Może. Założyła kaganiec Johnemu. Ej, no ale John był spoko. Ja kurczę, lubiłem jego teksty. Wybacz, że pytam wprost, ale to mnie ciekawi. Czemu porwałaś się na akcję w Konpeki Plaza? Ambicji dla przyjaciela? Nie chcę o tym mówić. Ej, nie no, no to było... nie. Dla przyjaciół, w sumie dla Johnego, dobra, nie dla Johnego, dla Jackiego. Niech będzie dla Jackiego. Miałam kumpla. Pracowaliśmy razem. Ta robota była dla niego ważna, a on... No. Był ważny dla ciebie. Nie wyszedł z tego? No niestety. Nie. Na platformę windy samochodowej. Nie wiem, czy tutaj dołem... Chyba dołem będę musiał przejść. Lub musiała. Nie no, skobana dobra jest, tylko czekać, bym teraz się nie spierniczył. Aha, dobra. No spoko.
Możesz ty. Jesteś cała? Chyba. No. Gdzie ja w ogóle kurde jestem? To jakby parking podziemny. Dostań się na platformę, aż tam na górę muszę wleźć jakoś. Jasne, gwint. Dobra, czekajcie, tu coś mamy. Zbieramy fanty, bo tutaj słuchajcie, nic nie mam. To troszkę się... Chcę się spinać? Ale jaja. Oleż. Kurczę. Widzieliście to? No, poleciałem. Łam. Kurde, masakra, dobra. Jeszcze raz. Nie lubię takich, kurczę, skakajek po tym. Po jakichś, kurde, parkingach. No dobra, ale tu chyba nie mam innego wyjścia. Jakoś tutaj muszę tędy się jakoś dostać. A, tu jest dziura, dobra, to tu nie skacz drzwi. Dawaj tu. Ops, dobra. Czekajcie, gdzie ja się muszę dostać? Ja pierniczę aż tam. To chyba tu do tego samochodu się muszę przejść. No dobra, lecimy. Powoli. O kurde, teraz nie teraz. Trzeba chwilę zaczekać. Ej kobieto, ty mnie... Tak swoją drogą, mieć w głowie upadłą prawie gwiazdę. To musi być męczące. No, trochę było. Ale Johnny był spoko. Założyła mu kaganiec. Nie mogę, nie mogę z tego. Biedny Johnny. Czekajcie, dobrze, to chyba nie ma innej drogi, nie? Jakoś tędy. Co to było? Popchnij. A nie mogę. Ciekawe skąd to miałbym wziąć 6 tego. I co, jak nie będę mógł go popchnąć, to co? Dupa, nie wejdę tu? Gdzie ja się muszę dostać? Tam na górę. No, kurczę. Niedobrze. 4-6, no ale ja nie mam na tyle. Ja tutaj coś tam wydałem, jakieś punkty. Gdzie to było? Postać. No. Blochark. Tempo regeneracji zdrowia. O, za mało punktów atutów. Ja mam tylko atrybut. Do czego jest atrybut? Jakoś tu kurczę pozmieniali, no bycie. To jest atut. Aha, dobra, już wiem, momencik. Tak to było, to jest główne. Ups, nie ten guzik. To tak chciałem. Przytrzymaj kup, no właśnie. No, mam piąty. Ja to potrzebuję... Szósty. I tak kupiłem, nie to co trzeba chyba, nie? Co ja kupiłem w ogóle? Jak zobaczcie, jest piątra. Nie, dobrze, budowa ciała. Ale nie mam tego. No to co ja tu mam zrobić? Kobito. Jakieś to inne wejście musi być. Przecież. Może tu? Ups. A moment, 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 tutaj coś jest. Jakiś chłop tu leży. Lubę ma. Pożyczymy sobie od niego. Tędy przejdę. Może być słabo. Musiał tutaj wskoczyć, ale... Ale kurczę, tego się tutaj nie mogę złapać. Może z rozpędu.
No nie. Kurczę, ale jaja. Słuchajcie, tak mi się wydaje, że ja tutaj nic nie zrobię. Ja tutaj potrzebuję... potrzebuję mieć, kurczę, więcej tego. Jeden punkt atutu. To dziwnie zrobili, bo jeżeli ja tutaj sobie brałem tą misję, to ja nie mam opcji innej, żeby tutaj właśnie przejść. Czy ja musiałem robić jakieś misje poboczne i dopiero tutaj się wybrać? No to trochę słabo. Chociaż nie, czekaj, tu coś jest. Platforma samolotowa, popchnij. Nie no, to jest to, tutaj, musiałem to popchnąć. Dobra, a zróbmy jeszcze taki myk. Zresetuj atrybuty. Atrybuty czy atuty? Atrybuty. No. No to teraz jesteśmy w domu. Proszę bardzo. Pododajmy sobie tutaj. Tego nawet nie biorę. To tego opanowania nigdy nie używałem. Inteligencja. Zobaczymy. Bo to jest do tam netrunnerskiego, coś tam. Techniczne w sumie też, to jest bardziej do wytwarzania. Także zobaczymy, czy ja to będę używał. Wiem, że to było dosyć ciekawe. A tutaj też mi się zresetowały. No, widzicie. To jest jakiś ślizg. Czemu ja to mam poblokowane? Nowe sposoby opuszczenia pojazdu w trakcie jazdy. No proszę. Ale tutaj coś mało tego, kurczę, jest. Na początek. Ja to muszę wykorzystać. To weźmiemy, bo to jest fajne. Regeneracja zdrowia w trakcie sprintu. Regeneracja zdrowia. Dobra. Tutaj rylka weźmiemy sobie, to co było wcześniej. Inteligencja. Cybrytek weźmiemy. Hakować pojazdy. O kurde. Czyli procent wstępu wykrycia włamu do sieci. Dobra. Ja tam jeszcze mam 9 tych atutów. Opanowania nie używamy. Zdolności techniczne. No właśnie to bardzo rzadko tego używałem. Wykorzystanie zbrojeń zmontowanych w pojeździe. O proszę. 3 ćwierci do śmierci. No dobra, to nie mam wyjścia. Muszę brać te rzeczy, bo tutaj... Poziom pierwszy, jak to odblokować? Tutaj niedostępne. Adeptka. Niedostępne. To jeszcze weźmiemy, dobra. Dodajemy sobie jeszcze tutaj refleks, inteligencję i tą budowę ciała. 5 sobie dostawię, tak na wszelki wypadek. Dobra, teraz możemy wracać do gry. Dobrze, że taką opcję dali. Lee, Rosalind Myers życzy ci powodzenia. Co u niej? Jak u niej? Miło, że pytasz. Nakreśliłam jej szczegóły naszego planu. Zareagowała spokojnie, jak to ona. Szklaneczka ginu i niebieski terminarz. Właśnie przesuwa spotkania. Ta kobieta jest nie do starcia. No widzicie, także bez siły tędy nie przejdziecie. Dobrze, że dali ten reset. Mam nadzieję, że żadnej głupiej takiej akcji jeszcze nie, już więcej nie będzie. No kurwa! Co? Spoko.
Spoko, spoko, idziemy do góry. No. Możesz ty. Normalnie gorzej niż Park Rur. Jak w tunelach kolejki Night City, co? Przypominają mi się moje początki. Szukałam opuszczonych budynków, takich jak ten. Podłączałam się, kradłam prąd, dostęp do sieci. Szukałam ryzykownych zleceń. Uczyłam się. Zwykle dostawałam w dupę. Ale parę razy... Parę razy naprawdę mi się udało. Mogłam o czymś przeczytać na plotkarskich BBS-ach. Biotechnika, 63 albo 4. Sprawa zhakowanych kadzi fermentacyjnych w Oregonie. Kojarzysz? Ty tu jesteś, ja cię kurde szukam. O czym? W sumie to nie wiem, ale dobra, niech będzie, że to byłaś ty. Ale jaja, to byłaś ty? Takie rzeczy robi tylko czołówka. Spider Murphy, Bartmus. A ksywy Songbird jakoś jeszcze nie słyszałam. Gdybym chciała rozgłosu, zostałabym gwiazdą roku. W sumie tak, ty to może się skomać z Johnem. On taki samotny. Zostań się przez garaż do Dogtown. Kurde, no gdzie ja idę? Dogtown. Czy to będzie nowa lokacja? I czy będę mógł wrócić do tamtej mapy, bo ja bym chciałem jeszcze, słuchajcie, tak pojeździć po tym starym nowym Night City. Możemy tutaj wejść? Włącz. Jakoś tak mało znajdzie jest, nie? W tych podstawce było dużo więcej. Ja zrobię resztę. Jakaś dziazga. To gdzie jedziemy? Stadion, parking. Aha, dobra, ona sama tym steruje. No dobra. No ciekaw jestem, czy będę mógł tutaj jeszcze, czy po prostu jadę do całkiem nowej lokacji, jakiejś podziemnej Night City, czy jak? Dogtown. I czy będę mógł wrócić na powierzchnię, bo tam też sporo znaczników jest, słuchajcie, do wykonania. To by właśnie dało mi trochę takiej więcej atutów, nie? I potem właśnie nie było takiej, że opcja zablokowana, bo nie masz wystarczającego atrybutu czy tam atutu, nie? Ej no, halo. Kobieto, gdzieś ty mnie tutaj wywaliła? O, użyj siły. No akurat 3, no to spoko. Ciekawe jestem, czy tak faktycznie po zakończeniu gry, czy te atuty jest właśnie podstawki przechodzą tutaj. Co to jest? Kurde, jakiś dron. Czekajcie, tutaj się przejdę, zobaczę, może coś to ciekawego znajdę. Tam jakieś są knajpy. Gdzie w ogóle jestem na mapie? Pokażcie mapę. To jest to. Kurczę, nie wiem, czy tutaj... To było w podstawce, tutaj ten... Nie pamiętam, słuchajcie, no nie kojarzę. Może było, ale było niedostępne. Dobra, gdzie jesteśmy? Ja tutaj... Amunicja! Karabiny! Sprzęt taktyczny! Mało? Sprawdź, co trzymamy na zapleczu. No proszę. Targ. Strefa bezpieczna. Dostać się na teren budowy. Amunicja, karabiny, sprzęt taktyczny. Mało? Sprawdź, co trzymamy na zapleczu. To ty sprzedajesz coś, czy... Ostatni minotaur na składzie. Wraci się pierdolona jest... Dobra. Mówi Kurt Hansen. Jeśli tu jesteś, dokonałeś słusznego wyboru. LCTV, wojny gangów. Słuchajcie, to jest fajne. Tak, to widzę. Tutaj jest wszystko. Tutaj coś sprzedaje. Tu można kupić ciuchy.
O kurcze. A ja tu już muszę kończyć, słuchajcie. Nie, kończyć ten. To jakaś pomyłka. Się, żeby w przykazaniu nie kradnij. O. Ale nie szkodzi. Ochroniarz. No, nie kradnij. Słuchajcie, fajnie, tak, ja tak patrzę na zegarek, słuchajcie, ja tutaj muszę już ten premierowy odcinek kończyć. No tak to leci właśnie. Tak to leci właśnie z tymi. Z grami akcji. Co my tu mamy? Futboliści. Amerykański tren, futbol. To mamy wyjście. Dobra, słuchajcie, ja też jeszcze przejdę po tym i będziemy tutaj na tym etapie kończyć. Ja doktor tu popatrzę. Na jednym obrazku. Kto? Jaki doktor? A ty o czym? No i dobra, zobaczcie. Jednak coś znalazłem. No, chłop się opiera o niewidzialny stolik. Coś to powinno być. A tu co jest napisane? Ejsa. Czekaj, bo nie widzę. Got no home, sick kid and cheating. Co to jest napisane? Life? Need boost money, ASAP. No. Money, chciałbyś. Ty coś sprzedajesz, grubciu? Tak sobie przechodzisz? No tak. A tu coś jest. Przelej pieniądze i wylosuj nagrodę. Za 1500. A ile mam pieniędzy w ogóle? 20 tysięcy mam. Skoro tak pięknie zapraszasz. To zobaczmy. Złowię ciucholotka. Ciucholotek. No i co? Halo? Gdzie moja nagroda? Ej, ciucholotek. Ale mnie zrobili w ciula. No patrzcie. Halo? Gdzie moja nagroda? A jest. Gruba pikowa kominiarka. Pikowana. Pokażcie tą pikowaną czy coś. Cicholotkę. To? Nie, to kask. No bez jaj. Ten nowy kask szczękowy. No Jezu, zobaczcie jak ona wygląda teraz. Nie no, zdejmij to. Masakra. Dobra, pochodźmy jeszcze po tym targu tutaj. To jest jakiś gościu, co sprzedaje spluwę. Może gościuwa? Kurde, papka. O, kilka opcji. Lubię wiedzieć, od kogo i co kupuję. Lubimy w takim razie różne rzeczy, ale niech to będzie taki mały ukłon w twoją stronę. Nazywam się Sofia i robię w tej branży dłużej niż ty chodzisz po świecie. Sprzęt okay. Jest czysty jak sumienie Saburo Arasaki. Aha. Niech mu ziemia lekką będzie. Ale on żyje. Kto ciebie kupuje? Spory asortyment. Pewnie masz ciekawą klientelę, co? To banał, ale odpowiedzi na takie pytania rodzą problemy. Problemy rodzą złe sytuacje, a my złych sytuacji unikamy. A to są Tigersi. Można powiedzieć, że ich unikanie to rodzinna specjalność. To moi synowie i dyrektorzy działu bezpieczeństwa. Prawdziwi specjaliści. Widzę. Kreatywne te groźby. A dziękuję. No dobra, to chcę pokaż. Kupić broń. Pokaż, co tam masz. Hurt? Kupujesz dla siebie, czy może chcesz wyposażyć skromną, nie rzucającą się w oczy armię? To, jasne. Damy radę. Detal. Rozumiem. Ale gdybyś kiedyś potrzebowała większego wsparcia, dostarczę to, co niezbędne. Spoko. Co my tutaj mamy? A to w sumie wszystko na zielono, także tutaj to ja nie za bardzo mogę. Jakiś inny rewolwer. Niebieskie są poblokowane, także tutaj nie mamy na razie w czym wybierać. Dobra, dzięki Kobito. Co my tu jeszcze mamy? To był ten automat do... automat do ciuchów. Tu jest chłop z ciuchami. Weźmy kredyt. Kończymy. O, witam! Ale to też będzie podobnie. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. O proszę, Google. Nie będziemy kraść. Nie będziemy kraść, bo będzie mogły tutaj też spacyfikować. Całą noc. Nie czekaj.
Ulepsz się już teraz. Tu jest cyber do góry. No to słuchajcie, tutaj sobie jeszcze pochodzimy za tydzień. Jeszcze Jazzga. Weźmy Jazzgę. Dobra. Tyle na, słuchajcie, tyle na dzisiaj, tyle na ten premierowy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i będziecie czekać na kolejne. No ja powiem wam szczerze, że no już bym poszedł tam. Poszedłbym na ten teren budowy i zobaczył, co będzie dalej. Także no spoko, ale niestety będę musiał czekać cały tydzień, żeby to sprawdzić. Kurczę, sorki. Aczkolwiek też mnie interesuje tutaj, no zobaczcie, tutaj mamy sporo jeszcze innych takich znaczników, jak słuchajcie, ja tutaj nie będę ich wszystkich wykonywał, chyba że będę gdzieś po drodze, to wtedy się tam, słuchajcie, udamy. Tak na szybko jeszcze chciałbym zobaczyć dziennik. O, spotkaj się z Takemurą. Stary znajomy, to będę chciał na pewno zrobić na rozdroża. Spotkaj się z Rock, no to udamy się do Afterlife. Także no, odwiedzimy starych, słuchajcie, znajomych, jakieś tam może jakieś punkciki wpadną. Jak na razie, spoko. Jest fajnie, ciekawi mnie, co będzie dalej. Także już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka, którego dla was nagram. A tymczasem uciekam. Życzę wam spokojnego piątku. Aż te reklamy tutaj wszędzie się pojawiają. Także spokojnego piątku, widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.